Jojo yo, 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 Siemonko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym unboxingu na moim kanale jak widzicie mam tutaj pudełeczko i widzicie też nazwę oczywiście to jest to SCAF Gaming 4PS, czyli Skaw do konsoli PlayStation 4 a słuchajcie ten padszedł do mnie jakieś 10 ponad 10 tygodni. <laughs> Były niezłe jaja z tym żeby w ogóle go otrzymać paczka wróciła do, do Skafa do UK oni odesłali go z powrotem. No i tak paczka krążyła. Aż w końcu dotarła do mnie po tylu, tylu tygodniach, miesiącach, tak naprawdę. A i pudełko tutaj nie mam za bardzo co pokazywać. Bo mamy mm, z drugiej strony pokazane, jak wygląda pad. Pudełko leci na podłogę. I my bierzemy się za otwieranie takiego już konkretnego. Mm, Narzędzia, które mam w środku. W środku mamy też e, opis, oczywiście, co do czego służy. E, pierdoły, pierdoły, jak tu mamy już białą kartkę. Mam po prostu opis tego, co mamy w środku w naszym skafie, co do czego służy i tak dalej. E, dobra, też nam nie będzie potrzebne w tym momencie. No, i oczywiście mamy skafa. Ja, słuchajcie, wziąłem sobie skafa czarnego, zwykłego, bo był e, po prostu najtańszy. Dołożyłem tylko tą gałeczkę prawą, troszkę wyższą. I, e, i, I żeby była właśnie zaokrąglona z logiem skafa, także tylko to dołączyłem. E, wyciągniemy go sobie. Czy mamy coś jeszcze w środku? Nie, mamy po prostu pianę. I puste pudełko. Nie ma nic. Dobra. To może się przydać, oczywiście, do jakiejś tam podróży czy, czy coś takiego. Fajne, śmieszne, zakrąglone te łopatki z tyłu są. Nie wiem, czy tak będzie widać. Tak będzie bardziej widać. Prawda? O, one są takie dziwnie zakrąglone tutaj. Na tym. Są tak dziwnie zakrąglone, słuchajcie. Po prostu podchodzą pod. Na zewnątrz po prostu wychodzą. Nie tak jak mieliśmy w Xboxie, że mieliśmy tylko całkiem z tyłu tutaj, ale one jeszcze wychodzą, zagięte są do góry. Co jeszcze zwraca uwagę, to oczywiście, tak jak mówiłem, ta, ta, ten prawy analog, który jest troszkę wyższy, tak też będzie widać, jest troszkę wyższy od, od standardowego analoga od PlayStation 4. I właśnie takie coś chciałem, żeby, żeby bardziej przypominało to Country Freaks. Z tyłu oczywiście mamy też inny grip zmieniony, specjalny grip od Skafa, który naprawdę w dotyku jest bardzo szorstki i nie pozwala się nam nie pozwala nam po prostu tracić uchwytu, tak, to jest też bardzo ważne tutaj miało być jeszcze. Znaczy nie nie było, nie było takiej opcji żeby zamontować w czasie kiedy ja zamawiałem jeszcze nie mieli takiej opcji tutaj powinien być taki przełącznik okrągły żeby zmienić całe mapowanie guzików czyli domyślnie tutaj mamy B tutaj mamy A jeżeli chcielibyśmy przestawić to na przykład tutaj A tutaj B to był taki jeszcze przełącznik magnetyczny takie kółeczko ale nie było takiej możliwości kiedy ja Zamawiałem to, słuchajcie, w porównaniu do Xboxa, X, Xboxa 360, do starego Xboxa tutaj nie mamy trigger stopów, tak zwanych takich śrubek, które nam blokują, e, które blokują nam po prostu e, triggery, żeby nam, e, jak, to, jak to powiedzieć, żeby po prostu nie e, zajmowało nam zbyt wiele czasu naciskanie tego, tak. E, podobno, Skav powiedział, że w PS4 nie jest to konieczne. Nie wiem, nie wiem dlaczego. Po prostu nie jest konieczne, bo już i tak szybko naciska. Nie wiem, o co mi chodziło, ale nie zamierzają tego wprowadzać w tej wersji kontrolera. No i tak to wygląda, słuchajcie. Ja mam jeszcze inną rzecz tutaj, którą trzymałem też dosyć długo, długo, długo w szufladzie, bo czekałem na, właśnie skafa, który mi przyjdzie, słuchajcie. Ta rzecz. Teraz Wam powiem, co to jest. E, pokażę Wam, co to jest. Ta rzecz to hmm. specjalna naklejka, nakładka od Control Freaks. Tutaj macie Control Freaks. E, jest to CQC. E, tutaj będzie widać dokładnie. Mam nadzieję. Widać to? Chyba tak. Dobra. CQC, czyli specjalna też powierzchnia, żeby z, z tej strony pada, e, na, żebyśmy mieli po prostu lepszy grip. Ona też jest zrobiona z specjalnego materiału, tak jak macie control Fricksy do właśnie różnych kontro kontrolerów, które są zrobione z takiej specjalnej gumy antypoślizgowej. No i to nałożę sobie na tego skafa i za chwilę wrócę do was i pokażę wam jak wygląda to już e, przyklejone naszego Skafa, i czy warto kupić takie coś, taką osłonę, naklejkę, eee, za chwilę się tego dowiecie, za chwilę wam to pokażę. Także do zobaczenia za momencik. Ok, jestem już po montażu właśnie tego Control Freak Shields i e, tak wygląda mój controller. Controller, tak z takim akcentem. <laughs> tak wygląda właśnie. A powiem wam tak. Nie jest łatwo założyć ten, tą naklejeczkę. Tutaj mamy napis, oczywiście, na górze. Tu, Ctrl Freak. Wygląda ta naklejka bardzo fajnie. Ona jest zrobiona z winylu bardzo dobrej jakości, czyli nie będzie problemu po prostu z ciągnięciem jej. i Ona jest elastyczna, fajna w wyginaniu się, ale problem polega na tym, że. To nie jest tak dokładnie dopasowane do kontrolera jak powinno być, słuchajcie. Tutaj widzicie, nie wiem dlaczego tak Control Freaks to zrobił. Mamy linię, koniec pada tutaj, tak naprawdę, a tu już nam się kończy naklejka, tak? Więc to jest tak śmiesznie zrobione. Nie jest, linie nie łączą się tak jak powinny, ale powiem wam, że ładnie wygląda i. Mam nadzieję, że też Wam się podoba. Także możecie takie Control Freaksa, sobie znaleźć w sieci na eBayu czy na Amazonie. Jeżeli nie chcecie dopłacać do malowanego kontrolera, tylko weźmiecie podstawową wersję, tak jak ja e, wziąłem, i e, właśnie tak wygląda ten cały mój zestaw Skafa. E, oczywiście pojawią się teraz gameplaye też z Call of Duty Ghost, do którego chcę wrócić i wypróbować sobie właśnie mm, skafa jaką będzie się sprawował w, e, w właśnie w goście i oczywiście można podłączyć e, ten kontroler PS4 do PlayStation 3, tak samo e, poprzez kabel USB i będziemy mogli też grać na tym skafie na PS3, także wszystkie starsze kody tak samo mogę. E, będę mógł grać sobie właśnie na tym kontrolerze. Dobra, dzięki za oglądanie. Zapraszam do komentarzy, do ocen. Powiedzcie mi właśnie w komentarzach, co sądzicie o skafie ogólnie, o modyf modyfikowanych kontrolerach oraz o, o tym, czy to pomaga, yy, to pomaga w graniu, czy. To jest oszustwo, tak jak niektórzy mówią, że to jest oszukiwanie, bo masz więcej przycisków, że masz coś tam. Słuchajcie, według mnie nie jest to oszustwo, to jest po prostu zwykły kontroler, który ma dodatkowe guziki i tyle. Ale tak jak mówię, wypowiedzcie się w komentarzu, ocencie film, zasubskrybujcie, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się na razie. Pozdro! Peace!